Jest to dosyć popularna metoda na organizowanie wakacji, ponieważ można kontrolować koszty, dostosować to do naszego budżetu. Podaż takich kwater wakacyjnych jest stosunkowo duża i w ostatnich kilkunastu latach powstało wiele domów prywatnych, które są wynajmowane właśnie na tydzień, dwa czy dłużej. Także było wiele inwestycji wspomaganych przez Unię Europejską w rejonach takich turystycznych. W związku z tym baza noclegowa się powiększyła i jest w czym wybierać. Przede wszystkim w rejonach turystycznych, czyli na Pomorzu, w Warmii i Mazurach. Zawsze była bogata na Podhalu i w Małopolsce, bo tam mamy długą tradycję wynajmowania mieszkań, domów turystom. W dużych miastach jakby baza w ogóle mieszkaniowa się powiększała w ostatnich latach, dużo się budowało i rzeczywiście jest kilka takich miast na czele, nie, z Krakowem, Trójmiastem, także Warszawą, gdzie funkcjonuje też rynek wynajmu krótkookresowego, nie tylko ten taki tradycyjny długoterminowy. Dosyć ciekawy też jest tutaj Poznań, gdzie może nie spodziewalibyśmy się, a ceny są stosunkowo wysokie, bo tam jest dużo spotkań biznesowych i te mieszkania są wynajmowane firmom, biznesmenom na kilka dni w czasie targów i tego typu spotkań. I ceny tam są wyższe nawet za takie mieszkania niż w Warszawie czy Krakowie. Najtańsze kwatery w popularnych rejonach turystycznych to koszt około 20 zł. Najdrożej jest na Pomorzu, gdzie w krótkim okresie przyjeżdża bardzo wielu turystów i z tego względu ceny rosną i to jest średnio 70 zł za nocleg. Nieco taniej na Warmii i Mazurach około 60 zł, na Podhalu podobnie. Oczywiście jeżeli jedziemy i rezerwujemy nocleg dla kilku osób i na dłuższy okres, wtedy należy negocjować i można uzyskać ceny, które różnią się od tych za jedną noc, są niższe.